Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy papież Franciszek ostatecznie rozwiąże kwestię indultu. Zapraszam. Od jakiegoś już czasu krążą plotki w tradycyjnym świadku że szykuje się kolejny dokument papieża Franciszka, dokument następujący, kontynuujący myśl Tradycjonis Custodes. Zgodnie z tymi plotkami, które powołują się ponoć na wiarygodne źródła, ja tutaj cytuję bezpośrednio z Fundacji Świętego Grzegorza Wielkiego, ten dokument ma zawierać następujące postanowienia. Zakaz udzielania sakramentów i sakramentaliów w starszej. Formie. Święcenia także w tradycyjnych instytutach mają się odbywać wyłącznie według nowej liturgii, a co za tym idzie, nie można więcej udzielać niższych święceń. Tradycyjne instytuty mogą celebrować starą liturgię w nawiasie bez zgody biskupa miejsca, ze znakiem zapytania wyłącznie w ustanowionych kanonicznie domach tych wspólnot. Jako przypuszczalną datę publikacji podaje się Wielki Tydzień bieżącego roku. Redakcja sugeruje rocznicę daty dziennej daty konstytucji misale Romanu Pawła VI, a więc 3 kwietnia, wówczas w czasach jej publikacji był to wielki czwartek. Czy warto zajmować się tego typu, jednak wciąż jeszcze plotkami? Moim zdaniem nie warto wyciągać jakichś bardzo daleko idących. Wniosków. Natomiast warto zwrócić uwagę na kilka ogólnych rzeczy, na kilka wniosków, które mogą się nasuwać albo inaczej, które człowiek powinien rozważyć tak czy siak. A tego rodzaju plotki mogą być okazją do ich rozważenia. A więc, jeśli faktycznie tego typu dokument, jako kontynuacja myśli tradycjoniscus Stodes jest przygotowany. Jeśli faktycznie wyjdzie on w tej formie, to faktycznie będziemy mieli do czynienia z takim ostatecznym rozwiązaniem kwestii indultu. Bo w praktyce ten indult w tym dosłownym znaczeniu tego słowa zostanie skasowany, czyli msze święte tradycyjne za zgodą biskupa miejsca odprawiane przez jakiegoś księdza, który jest nie z tra jakiegoś tradycyjnego instytutu. Takich mszy zgodnie z tymi informacjami by już nie było. W, zas w zasadzie pozostałyby tylko te msze święte trydenckie, które są odprawiane, no oczywiście przez Bractwo Świętego Piusa X, ale mamy na myśli tych tak zwanych księży, to znaczy nie tak zwanych księży, tylko księży w tak zwanej pełnej jedności. Księży w tak zwanej pełnej jedności. Wśród nich mielibyśmy do czynienia z możliwością odprawienia przez świętej tręckiej, tylko w domach tradycyjnych instytutów, a myślę, że każdy zainteresowany tematem doskonale sobie zdaje sprawę, że tych domów jest bardzo niewiele, że ogromna większość mszy świętych tradycyjnych to są jednak tych, w cudzysłowie, w pełnej jedności, to są jednak msze święte, które są odprawiane gdzieś po kaplicach, wciąż jeszcze w parafiach, w tej czy w innej formie. I jeśli to faktycznie zostanie zakazane, jednocześnie w połączeniu z zakazem udzielania niższych święceń, to będzie to wielki cios dla wszystkich tradycyjnych wspólnot. Tradycyjnych. No, no rozumiemy w jakim sensie, to mam tutaj na myśli. Tych, cały czas będę tutaj w tym sensie używał tego słowa. Tradycyjne wspólnoty będę miał na myśli te w tak zwanej pełnej jedności, czyli nie uwzględniam tutaj brat 180 plus które jest moim zdaniem... Naprawdę tradycyjną wspólnotą, to znaczy taką wspólnotą, która nie tylko zachowuje tradycyjną liturgię, tradycyjną formację, ale również zachowuje tradycyjną naukę w praktyce. To znaczy naucza, przekazuje to, co Kościół nauczał zawsze, nie bojąc się krytykować również tego, co Kościół zawsze krytykował, typu promowania indyferentyzmu religijnego, na przykład poprzez dni judaizmu czy dni islamu, krytykując. Nową liturgię, jako, cytując kardynała Odtawianiego, oddalającą się tak w szczegółach jak w całości od katolickiej teologii mszy świętej, a więc stanowiącą zagrożenie dla wiary. Zamykam nawias i wracam do, do wyjaśnienia tych, tych donosów. Jeśli by to było, oczywiście będzie to ogromny cios dla wszelkich instytutów około tradycyjnych. Dlaczego? No, oczywiście dlatego, że będą już te instytuty musiały tak bardzo wyraźnie w takich naprawdę kluczowych momentach, czyli w momencie udzielania święceń, będą musiały uczestniczyć, celebrować nową liturgię. A więc można powiedzieć, że jest to taki. Taki cios w samo serce, tak? bo w tym momencie udzielania święceń taki kapłan nie będzie już mógł w zgodzie ze sobą uważać, że nowa msza jest słaba. Mogli, podejrzewam, że do tej pory mogli się zdarzyć tam tacy kapłani, którzy gdzieś tam po cichu jednak myśleli, że faktycznie nowa liturgia to jest katastrofa. Ale teraz, i no oczywiście przez, przez koniunkturę, przez politykę, nie mogli tego oficjalnie mówić. Ale teraz, kiedy jakby zostaną złamani w ten sposób, że będą musieli, jeśli tak się stanie, że będą musieli w tym newralgicznym momencie właśnie w nowej mszy uczestniczyć, nie sądzę, żeby ktoś po tej formacji i po udzielaniu święceń w nowym rycie, miał później taką odwagę, żeby powiedzieć, że, że przy, nie tylko powiedzieć, nawet samemu sobie przyznać w duchu, że nowa msza jest zła. Jeśli jest zła, to dlaczego w tym newralgicznym momencie biorę w niej? Udział z posłuszeństwa. Czy posłuszeństwo może mnie zmusić do czegoś złego? Jeśli coś jest naprawdę złe. Posłuszeństwo nie może mnie, żadne posłuszeństwo nie może mnie wobec tego zmusić, bo posłuszeństwo wobec Boga jest ważniejsze niż posłuszeństwo wobec ludzi, nawet wobec hierarchii kościelnej. Pamiętamy świętego Pawła. Sprzeciwiłem się Kafasowi, bo na to zasłużył. Czy nawet sam święty Piotr bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi? Ale to znowu zamykam nawias. A więc, jeśli te plotki się sprawdzą, będzie to bez wątpienia nie tylko strzał w kolano, ale strzał w serce tych takich około tradycyjnych instytutów. Na początku powiedziałem, że warto przy tej okazji poruszyć pewne kwestie, które są w ogóle warte rozważenia. Uważam, że dobrym punktem wyjścia jest cytat z Ewangelii według Świętego Jana. To jest rozdział 15. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. W samym momencie, gdy Pan Jezus mówi o powołaniu kapłańskim, wymienia nie tylko to misję, posłanie, ale również to, żebyście szli i owoc przynosili i żeby owoc wasz trwał. A więc rozumiemy, że to jest taki absolutnie kluczowy moment dla posłania apostołów. Pan Jezus wyjaśnia tutaj kwestię samego powołania. To nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, mówi Pan nasz Jezus Chrystus. Ja was wybrałem, abyście wyszli, abyście owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. Bez wątpienia cała, cała ta fraza, całe to zdanie jest kluczowe dla zrozumienia powołania. A więc kapłan ma przynosić owoc, taki owoc, który będzie trwały. I dlaczego traktuję to jako punkt wyjścia do rozmowy o ostatecznym rozwiązaniu kwestii indultów? Ano dlatego, że uważam, że od samego początku było w miarę czytelne, a staje się to coraz bardziej czytelne, że rozwiązania w stylu indultów, czy też około tradycyjnych instytutów, to nie są rozwiązania, w których można faktycznie iść, nauczać. Przynosić owoc, który będzie trwały. Już z nauczaniem, moim zdaniem, jest problem, no bo nie można powiedzieć, że coś, co jest złe, jest złe, no, Ordomise. nie można powiedzieć, że coś, co jest indyferentyzmem religijnym, jest indyferentyzmem religijnym, ni ni islamu. Nie można powiedzieć, że coś, co jest profanacją, jest profanacją, jak niektóre nadużycia liturgiczne wprowadzane jako reguła, na przykład komunia na rękę, tak? kapłani. Kapłani Indultowi, czy mogą powiedzieć, że komunia na rękę to zbrodnia? Czy mogą powiedzieć, że to jest coś, co jest świętokradztwem w zasadzie? To znaczy jest praktyką, która jest po prostu gorsząca, która jest grzeszna i została usankcjonowana przez polski episkopat, no i w ogóle episkopaty na całym świecie. A więc już z nauczaniem jest problem, a nawet jeśli by chcieć spojrzeć wcześniej na, powiedzmy właśnie, około tradycyjne ruchy, to nawet z tym pierwszym poleceniem pana Jusa, żeby ja was wybrałem, abyście szli, już nawet z tym jest pewien problem z tym pójściem, dlatego że nie bają ci kapłani nawet za bardzo możliwości, żeby gdzieś pójść. To znaczy bardzo trudno jest znaleźć im jakieś miejsce, gdzie mogliby posługiwać. Przede wszystkim jeśli chodzi o te około tradycyjne zgromadzenia, które są traktowane jako no tak powiedzmy tacy wyrzutkowie, no, to nikt ich za bardzo nie chce. W sensie, jeśli mówimy o biskupach, wiernie najbardziej są, ale mówimy o biskupach, w nikt w swojej decyzji, w swojej parafii, za bardzo ich nie chce, więc tak się przerzuca jak trochę takie zgniłe jajo, przerzuca się, to każdy podrzuca sobie nawzajem, nikt za bardzo nie chciał ich przyjmować. Nawet z tym pójściem gdzieś, z działaniem, gdzieś jest już problem, później jest problem z nauczaniem. Przynoś, przynoś, czy, czy ta nauka przynosi owoc. Oczywiście tradycyjna nauka jak najbardziej ma wszystkie możliwości, wszystkie cechy, żeby przynieść ten owoc, choć pamiętajmy, jeśli jest ocenzurowana przez polityczną poprawność, to oczywiście tutaj też będzie pewien problem. Aby owoc wasz trwał i tutaj się Moim zdaniem bardzo wyraźnie pokazuje, już samo tradycjonizm Custodes bardzo wyraźnie pokazuje, że to nie jest trwały owoc, że w tych warunkach nie można stworzyć trwałego owocu. Dlaczego tak uważam, że w tych obecnych warunkach nie da się w ten sposób, w takich instytutach około tradycyjnych czy w Indulcie, przynieść owocu, który będzie trwały? Uważam tak, dlatego że współczesna hierarchia kościoła nie chce tradycyjnej wiary. I nie chce tradycyjnej liturgii jako całość. Skoro i Rzym, i Piskupi, i później proboszczowie, dziekani i tak i tak dalej, skoro oni wszyscy traktują powie, tradycyjny ryt i tradycyjną naukę jako coś podejrzanego, jako coś takiego niebezpiecznego, co się udaje tylko jako taki wętyl bezpieczeństwa, po to, żeby nie szli do w cudzysłowie lefebrystów. Jeśli to jest tak traktowane. To oczywiście, że nie ma trwałego fundamentu do pracy, bo oczywiście, że w takiej sytuacji, jeśli tylko wiatr zawieje inaczej, jeśli tylko coś tam się zmieni, jeśli tylko sytuacja lekko się odmieni w sytuacji kościelnej, na przykład, właśnie papież Franciszek wpadnie na pobyt, że trzeba tą kwestię rozwiązać inaczej, to zostanie ona rozwiązana inaczej. A więc problem jest, można powiedzieć, takiej natury najważniejszej, w sensie, Brakuje wspólnoty wiary z hierarchią Kościoła, i zdaję sobie sprawę, jak bardzo to jest przerażające. Nie twierdzę teraz, że cała hierarchia jest heretycka, nie twierdzę, że jest schizmatycka, nie twierdzę, że nie jest hierarchią kościelną. Twierdzę, że w dużej mierze ulega modernistycznej, powiedzmy raczej postmodernistycznej herezji, czyli takiej herezji modernizmu przemielonej przez dziesięciolecia, w zasadzie już stulecia, rozwodnionej, zmienionej, zmodyfikowanej, nowej odmiany modernizmu, która, no, jaka jest, myślę, że każdy widzi, a jak ktoś nie widzi, to odsyłam do moich materiałów, Ona, na przykład zbiór wszystkich błędów, czy syllabus errorum, zbiór, zbiór błędów, czyli moderniści, coś w tym stylu. Jak wpiszecie szkoła Akwinaty syllabus Errorum, to na pewno to. Wyskoczy, tam też odsyłam do innych materiałów na ten temat, a więc to myślę, że mam nadzieję, że nie jest konieczne, żeby moim widzom to wyjaśniać, czy też widzom, którzy kliknęli w ten materiał skuszeni plotkami na temat ostatecznego rozwiązania kwestii indultu. A więc hierarchia, która skażona jest, której myślenie skażone jest myśleniem postmodernistycznym, ta hierarchia. Jak sama się do tego przyznaje, papież Franciszek w zasadzie dosłownie o tym mówi, to tradycyjna wiara jest tradycyjny katolicyzm, czyli po prostu katolicyzm, jest dla nich czymś niebezpiecznym, czymś. No, przeżytym, niedostosowanym do naszych czasów. Czymś, co powinno naturalnie ewoluować w nowe, XXI-wieczne formy katolicyzmu. I skoro są wierni, którzy, u których ta wiara nie ewolu, ewoluowała, to znaczy, że są takimi reliktami, których, którym co najwyżej trzeba pozwolić przeżyć, dożyć, dożyć, dożyć przeżyć to za dużo powiedziane, no co najwyżej trzeba pozwolić dożyć do końca, ale jeśli okażą się zaraźliwi, no to wtedy trzeba będzie ich zaszlachtować. Myślę, że dosyć wyraźnie widać, że w przypadku papieża Franciszka, ale również dużej części hierarchów kościelnych, takie podejście po prostu jest bardzo wyraźnie reprezentowane. Widać, że Postmodernizm będzie miał, używam określenia postmodernizm, bo już za czasów Piusa XII mówiono o neomodernizmie, a teraz mamy jeszcze kolejne 70 lat później, a więc faktycznie jest to już trochę coś innego a więc ten, ten postmodernizm po prostu musi mieć takie podejście do tradycyjnej wiary, to znaczy, jeśli ją, jeśli będzie ją tolerował, to ona go w końcu zje. I tak go zje, bo to znaczy po prostu on umrze ze starości, bo jak każda herezja, to znaczy, no chyba, że utonie we krwi, bo herezja też czasami utoną we krwi, to znaczy swoją głupotą niedorzecznością doprowadzają do, do wielkich upadków, buntów, rewolucji, to jest bardzo częste niestety zjawisko wojen religijnych i tak dalej, tak dalej, to nie twierdzę, że <laughs> że tradycjonaliści wywołają jakąś, jakiś bunt i wojnę religijną. Nie, to raczej właśnie przez po prostu swoją własną głupotę. No to widać, myślę, że dosyć wyraźnie papież Franciszek, który idzie ramię w ramię z globalistami, Klausem Schwabem i który naprawdę może przez swoje głupie decyzje i głupie rady, na przykład wpuszczania imigrantów, gdy Białorusi nam tutaj Białorusini wysyłali nam tutaj imigrantów, no to wtedy przecież papież Franciszek zachęcał tak, t, t, prawie że zobowiązywał, że to trzeba ich przyjmować, nie wolno ich zamykać granice. A więc kościół. Zarażony tą herezją oczywiście będzie miał tendencję samobójczej to. Albo modernizm umrze ze starości, albo, albo się po prostu wystawi, znaczy popełni samobójstwo, na przykład właśnie e, któraś z takich decyzji okaże się już tak fatalna, że doprowadzi do, do wielkiego resetu, w sensie wielkiego, krwawego resetu. No ale oczywiście wszystkie herezje. Uważają, że są wieczne i wspaniałe i że właśnie są ratunkiem dla ludzkości, no i będąc przekonane, że, że tak jest, oczywiście bronią się, no i bronią się między innymi właśnie przed prawowiernością, przed katolicyzmem, przed katolicką nauką, prawdą, wiarą. A więc w ten sposób modernizm broni się również przed tradycyjnymi. Nie tylko formami liturgicznymi, ale przed tradycyjną wiarą. Najpierw wydaje się, że faktycznie hierarchia kościelna myślała, że wystarczy pomijać milczeniem, że wystarczy udawać, że nie było tradycji, że zapomnijmy o tym i że ona wtedy po prostu sobie umrze. Jestem przekonany, że tak ci pierwsi moderniści myśleli, bo byli święcie przekonani, że ich forma jest właśnie tą wy. Ewoluowaną formą katolicyzmu, tą lepszą, doskonałą, i że naturalnie zastąpi tą e, tradycyjną. Natomiast w pewnym momencie, jak się okazało, e, że t, ta, który, ta wyewoluowana forma katolicyzmu jest nie do życia jest takim starzejącym się dziadkiem, który już każdy stopień schodków może go zabić. No to a, a tradycja staje się dynamiczna, po prostu, to znaczy staje się silna, tam, gdzie się pojawia, tam się rozwija, tam się gromadzą młode rodziny, przynosi owoce, przynosi powołania, zakonne, kapłańskie to po prostu widać, że tam, gdzie tradycja się pojawia, nawet w okrojonej formie, znaczy nawet takie ruchy około tradycyjne, które przemilczą e, rzeczy, które są kluczowe dla spełnienia dusz, nawet tam widać pewne pozytywne owoce, bo mimo wszystko oczywiście to stężenie prawdy jest tam dużo większe niż gdziekolwiek indziej i to może już przynieść jakieś, jakieś owoce. No właśnie, nietrwałe owoce, jak to teraz widzimy, ale jednak chodzi o to, że w tym momencie, w którym ta hierarchia kościelna już zauważyła i papież Franciszek to już na pewno zauważył, że tradycja sama nie umrze, wręcz przeciwnie, że to, to neomodernistyczna, postmodernistyczna herezja ledwie się utrzyma na nogach, no to stwierdzili, że trzeba przejść do przemocy, to znaczy trzeba przejść do ostatecznego rozwiązania, trzeba na siłę wyciąć te ruchy. Około tradycyjne, skończyć z tym tak, żeby ludzie w ogóle nie mieli z tym kontaktu, uczynić to e, czymś, co jest już zupełnie, tak powiedzmy w cudzysłowie, poza kościołem, poza strukturą kościelną, tak, żeby w samej strukturze kościelnej wszyscy byli grzecznymi e, postmodernistami, grzecznie szli jak owce na rzeź. I dlatego, że hierarchia kościelna w ten sposób myśli, dlatego nie można. E, Budować w takiej w cudzysłowie pełnej jedności z tą hierarchią nic trwałego. Dlatego tradycja nie jest w stanie, katolicka wiara, nie jest w stanie tam zapuścić korzeni, bo może być co najwyżej, jako zło, konieczne przez jakiś czas. Tolerowana, ale z myślą cały czas zniszczymy Was, jak tylko będzie taka możliwość. Jeśli tylko w jakikolwiek sposób nam zagrozicie, jeśli tylko zaczniecie zapuszczać korzenie i, i, i przynosić jakieś owoce, to zniszczymy Was, bo nie możecie istnieć. Jesteście dinozaurami i, i ma, nie macie prawa się rozwijać tutaj pod naszym nosem. I chodzi o to, że Głębokie wewnętrzne przekonania, wyrobione w latach formacji współczesnej hierarchii Kościoła, co do tego, co jest dobre, postmodernizm, co jest złe, katolicyzm, te przekonania sprawiają, że nie ma miejsca na taką praktyczną współpracę. I bractwo nie jest zasadniczo zamknięte na relacje z Rzymem, przecież było to widać w jeszcze o, kiedy to było? 5 lat temu? 10 lat temu? Chyba bardziej już 10 niż 5, kiedy trwały te rozmowy. Ale właśnie dlaczego one się nie udały? Dlaczego rozmowy z Rzymem się wtedy nie udały? Dlatego, że było widać, że Rzym nie chce dobra tradycji. Dlatego arcybiskup Lefevre miał rację, gdy mówił, że jeśli przyjdą do mnie po wielu właśnie nieudanych rozmowach, on, jego myśl się rozwijała w tej kwestii. On na początku. Był bardzo otwarty na te rozmowy, prowadził te rozmowy, a w końcu stwierdził, że nie, nie, to oni nie chcą panowania Pana Jezusa. Ja nie mogę współpracować, nie mogę zaufać ludziom, którzy nie chcą panowania Pana, naszego Jezusa Chrystusa, którzy nie chcą Chrystusa Króla. Dlatego jak przyjdą do mnie znowu, to ja ich zapytam, czy wy chcecie panowania Pana, naszego Jezusa Chrystusa Króla? Czy Wy tego chcecie? Czy chcecie, żeby on nam panował? Jeśli mi odpowiedzą, o, nie, to wiecie, czcigodny księżyc, arcybiskupie, wszystko ładnie, ślicznie, pięknie, ale to takie wieczne formuły. My teraz mamy już inne. No to wtedy nie, nie współpracujemy. Nie możemy tworzyć wtedy, nie możemy zaufać, poddać się pod te struktury, bo oni nie działają w tej samej sprawie. Jeśli nie służą Chrystusowi królowi, jeśli nie służą jego panowaniu. Pamiętajmy, że modlimy się w każdym ojcze nasz. Przyjdź królestwo Twoje. Jeśli oni nie służą jego panowaniu, to oni tworzą tutaj e, civitas diaboli. Tworzą tutaj to państwo diabelskie na ziemi, jeśli nie, nie tworzą tego civitas dei. Myślę, że można powiedzieć, że bractwo już w kilkadziesiąt lat po śmierci arcybiskupa trochę powtórzyło całe to doświadczenie, to znaczy zostały nawiązane nowe relacje, papież Benedykt uczynił pewne kroki, które mogłyby sugerować, że faktycznie chce, żeby sytuacja bractwa została uregulowana, bractwo odpowiedziało na to. Czy bractwo wtedy odpowiedziało zbyt chętnie, czy zbyt łatwo weszło w te rozmowy, czy doprowadziło je zbyt daleko? Nie wiem. Myślę, że, że ocenię, żeby to naprawdę dobrze ocenić, to myślę, że naprawdę trzeba by bardzo dokładnie rzeczy zbadać. I podejrzewam, że historycy kiedyś będą to dokładnie badali, jakie były okoliczności, co wiedzieli, przełożeni, czego nie wiedzieli, bo oczywiście wiedzieli dużo więcej niż, niż my teraz wiemy. Myślę, że bardzo trudno to ocenić, ale myślę, że właśnie opatrznościowo powtórzyło się to, co się zdarzyło już w życiu arcybiskupa. To znaczy doszło do rozmów, doszło nawet bardzo daleko, ale w pewnym momencie przełożeni stwierdzili, że nie, oni nie chcą panowania Chrystusa króla. Oni nie chcą dobra katolickiej wiary. Oni chcą nas zniszczyć tak naprawdę. To jest wybieg polityczny po to, żeby Spacyfikować tradycję, dlatego że uważają, że tradycja jest niebezpieczna, bo nie chcą mieć tradycyjnej wiary katolickiej pod nosem, bo ona stanowi konkurencję, bo ona jest żywotna, bo ona się rozwija, a, a ich postmodernistyczne mrzonki umierają w, 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 w bólach, cierpieniach i takich, nie takich drastycznych bólach i cierpieniach, tylko raczej właśnie w takim, takim starczym, starczym niedołężeniu. Więc jeśli jeszcze ktoś tego nie zauważył, to myślę, że warto powtórzyć z arcybiskupem Lefebrem. Wtedy będziemy mogli w pełni poddać się pod władzę kościelną, gdy oni bez wahania na pytanie, czy wy chcecie panowania Pana naszego Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi? Czy wy pragniecie Chrystusa, króla, który, który triumfuje, rządzi, panuje? To, że jeśli oni bez wahania odpowiedzą, tego pragniemy całym sercem, to wtedy. Nie, nic nie stoi na przeszkodzie oczywiście, zakładając, że jest to szczera odpowiedź a wtedy my otwieramy ramiona i, i wykorzystajcie nas w ten sposób, jaki uznacie to za stosowne. Zróbcie z nami to, co chcecie w służbie Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak długo, jak to się nie dzieje. Tak długo, jak oni mają swoje własne plany na tworzenie nowej, wspaniałej ludzkości, razem z Klausem Schwabem i jego ewentualnie następcami, bohaterami nowego porządku, czy później bohaterami jeszcze nowszego porządku, to nie. No to nie. My nie nawiązujemy realnej, prawnej współpracy, nie poddajemy się pod Was. Robimy to, co święty Paweł zrobił. Sprzeciwiamy się Kefasowi, bo na to zasłużył. Gdy Kefas się nawróci, gdy Kefas będzie robił to, co jest jego zadaniem, będzie przekazywał katolicką wiarę, będzie pracował nad panowaniem pana naszego Jezusa Chrystusa, to wtedy, wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby poddać się również pod struktury prawne, żeby, żeby stać się po prostu jednym z zwykłych, normalnie funkcjonujących zgromadzeń katolickich. Ale dopiero wtedy, kiedy ten podstawowy, fundamentalny problem zostanie rozwiązany. A więc cała ta mowa jest po to, żeby pokazać, że problem pomiędzy, w relacjach z tra, w tradycji z Rzymem to nie jest problem praktyczny. Problem jest na poziomie wiary, problem jest na poziomie najważniejszym, na poziomie samych fundamentów. I dopóki się te fundamenty nie zmienią, nie można w tych strukturach iść, nauczać, przynosić owoc, który będzie trwał. Dlatego wszystkich, którzy chcą panowania Pana, naszego Jezusa Chrystusa, którzy chcą zbawienia dusz, zapraszamy do nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.